Cześć, jestem Kacper z RST. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem zanurkowali do MongoDB, czyli do projektu, o którym słyszałem co najmniej 5 razy na wszystkich prelekcjach do tej pory na PHP-konie. Na pytanie do Was, kto używa w swoich projektach MongoDB? Kto jest chętny, żeby powiedzieć w 2-3 zdaniach o swoich wrażeniach? Jesteście zadowoleni? O. W takim razie wnioskuję, że osoby, które podchodziły do mnie i pytały o szczegóły działania Mongo i mówiły o problemy z wydajnością, z potwierdzeniem zapisów i te, które miały się tutaj znaleźć, jednak się nie znalazły. Cóż, impreza wczoraj była udana. Zaczynamy. Dzisiaj ja tak naprawdę w 5-10 minutach o podstawach, o tym, czym Mongo może zachęcić, co jest ciekawe w Mongo. O podstawowych 3 feature'ach, czyli replika secie, shardingu i grid FS-ie. No a później już będziemy tylko nurkować i zastanawiać się też nad tym, jak Mongo rozmawia z PHP i jakie są problemy i na co zwrócić uwagę. Na koniec podsumowanie. Ponieważ prezentacja będzie krótsza o jakieś 15 minut, to myślę, że jeżeli będziecie mieli jakieś case, o których chcecie porozmawiać, to złapiecie mnie na korytarzu albo mailem i wtedy będziemy już o tym rozmawiać prywatnie. Jak wpiszecie sobie Google'a, MongoDB i wybierzecie obrazki, to można znaleźć na początku takie 2. I wydaje mi się, że też są gdzieś 2 obozy użytkowników, 2 grupy użytkowników. Jedni, którzy go już nienawidzą, a drudzy, którzy jeszcze go kochają, ten projekt. Zobaczmy dlaczego i z czego to wynika. MongoDB, open source, na GitHubie. Baza danych NoSQL, not only SQL. Indeksowalna, zorientowana dokumentowo, bezschematowa, wysoce wydajna, skalowalna, napisana w CPP. Czy może być coś lepszego? Chyba nie. Chcemy coś wrzucić do takiej bazy. Banał. Baza danych, kolekcja, wkładamy co, jak i w BJSON-ie od razu mamy te wszystkie dane, które chcieliśmy mieć. Podobnie z wyszukiwaniem. Znowu, bardzo prosto, zachęca programistów, żeby tego używać. Podobnie z update'em i z usuwaniem. No i w wyniku tego, że Mongo jest fajne i mamy jeszcze kilka takich projektów, myślimy, zainstaluję Node'a, Angulara, Mongo, Express.js'a i mam pierwszą aplikację w 30 minut. Świetnie. MongoDB to replika set. Znów bardzo łatwo, znów bardzo fajnie i znów bardzo fajnie zachęca. Bo dla administratora MongoDB mówi i chwali się tym, że tak naprawdę to jest projekt, w którym nie potrzebujecie sysadmina, bo jest tak łatwo i tak prosto i można administrować z poziomu MMS, czyli ich specjalnego narzędzia, robić upgrade'y, dodawać węzły, że opiera się to o jedną komendę, żeby dodać węzeł do replikacji. Replikacja w MongoDB, czyli zawsze jeden węzeł primary, do którego piszemy i na podstawie oplogu replikujemy sobie do węzłów secondary. Ciekawy mechanizm wybierania węzła podczas awarii, czyli jeżeli nasz węzeł primary będzie miał awarię sieciową, hardware'ową, jest gdzieś w naszej architekturze daemon, który monitoruje zachowanie się poszczególnych węzłów i jest w stanie w zadanych timeoutach wybrać inny węzeł, który w danym momencie był węzłem secondary i wypromować go do primary. Znowu łatwo, znowu ciekawie. Wielu z nas chce w tym Mongo przechowywać więcej, więcej, więcej danych i pojawia się problem. Pojawia się problem, że te dane przestają się mieścić na jednym węźle.
wtedy, jak wszyscy wiecie, myślimy o shardingu, czyli o tym, że tak jak tutaj widać, mamy 1 terabajt. Nie wiem, ilu z was było na prezentacji wczoraj, ale był jeden projekt, w którym mieli około 1 terabajta RAMu dla MySQL-a w swojej architekturze. No to mamy taki przykład, prosto z dokumentacji MongoDB.com, że trzeba to pociąć. No bo trudno będzie pakować 1 terabajt RAMu do jednego węzła. No to tniemy. Tu trochę już trudniej. Mamy aplikacje, routery, config serwery i shardy. Shardy, czyli już takie serwery, takie węzły, gdzie te dane się znajdują, już pocięte. Config serwery to takie serwery, które są świadome sharding key, czyli klucza, na podstawie którego dzielimy poszczególne kolekcje, których zdefiniujemy, że mają być shardowane, i przechowujemy informacje, które części znajdują się na których serwerach shardowych. Router to demony Mongos, żeby było trudniej zapamiętać, mamy MongoD i MongoS. I one są w stanie pokierować, rozmawiają z config serwerami, są w stanie pokierować waszą aplikację, driver waszej aplikacji, do odpowiednich shardów, tak żeby pobrać dane, które was interesują. Tutaj obrazek o tym, jak tniemy, czyli wybieramy sobie na początku jakiś sharding key, jest bardzo dużo sposobów, ale niestety w czasie, który tutaj mamy, nie będę w stanie o tym opowiedzieć, odsyłam do dokumentacji. Niemniej jednak warto pamiętać o jednej rzeczy. Jeżeli w Mongo już zaczynacie się bawić w sharding, to wybieracie 1 sharding key na początku. I nie ma możliwości, żeby w prosty sposób, już po wybraniu kiedyś w czasie życia tej kolekcji, łatwo go zmienić. Mongo, ludzie z Mongo w dokumentacji piszą wprost. Jeżeli macie kolekcję, jeżeli macie dane, które zmieszczą się na jednym węźle, nie myślcie o shardingu, bo to jest dodawanie kolejnej, wykomplikowanie rozwiązania. Dopiero w tym przypadku, o którym mówiłem wcześniej, jak tych danych jest naprawdę bardzo dużo. I trzeci feature. Trzeci feature, na który łapie się bardzo dużo deweloperów, bo nie zastanawia się, jak to działa pod maską, czyli GridFS. Ile z osób, które miały styczność, używają Mongo, używa GridFS-a? Dlaczego? Co was urzekło? Dlaczego nie inny system? Ja już to dostałem, więc nie było możliwości zmiany. Dzięki za szczerą odpowiedź. Tak było w wielu projektach, z którymi ja się spotkałem. Tak już było. Ktoś kiedyś zobaczył te feature'y. Mnie się też bardzo podobają i uważam, że oprogramowanie i sposób zarządzania oprogramowaniem, dodawaniem węzłów i tak dalej, powinien dokładnie tak wyglądać. No i tak naprawdę znowu, będzie bardzo prosto, bo mamy chunki, 256 kilo, dwie kolekcje. Indeks założony na ID chunka brzmi dobrze. Ale dalej już nie jest tak fajnie. Okazuje się, że jak spojrzycie w Jira na ich bugi i zaczniecie analizować w ogóle to, jakie bugi się tam pojawiają, to zwrócicie uwagę na użycie takiego feature'a Power of Two Sizes. Feature Power of Two Sizes jest związany z tym, ile rezerwować pamięci na pojedynczą kolekcję, na pojedynczy dokument. I teraz, jeżeli ten feature jest włączony, a domyślnie od wersji 2.6 jest włączony, to okazuje się, że w GridFS-ie, który ma domyślny rozmiar jednego chunka 256 kilo, przekroczymy ten rozmiar. To też, skoro ta informacja zajmuje tylko 1 kilo, no to najprostszy fix, jaki przychodzi nam do głowy, to zmiana w kodzie, co nie wiem, czy widać może na końcu sali, zahardkodowanej wartości w pliku CPP, 256 na 255. Czyli tak naprawdę w wersji 2.6 rozmiar tego chunka nie jest taki, jak piszą w dokumentacji, tylko trochę mniejszy. Gorąco zachęcam do lektury Jiry tego projektu. Kiedy używać? Sami twórcy mówią o tym, że przechowywanie treści tworzonej przez użytkownika, odczytywanie plików fragmentami, bo są te chunki, czyli jeżeli mamy długą MP3, którą sobie tam wrzucimy, a chcemy tylko ją czytać od 20 sekundy, super. Mamy chunki, pobieramy tylko konkretne chunki.
Przechowywanie większych plików z uwagi na ograniczenie w Mongo do 16 MB, w GRID się tego nie będzie, bo dzielimy sobie na czanki. Ale jakie pojawiają się problemy? To już troszeczkę będziemy powoli nurkować. Serwowanie plików z GridFS może spowodować duży wzrost użycia working set. Pojawia się pojęcie working set, czyli zbioru danych, które często używamy z Mongo. Czyli jeżeli jesteśmy w stanie sobie wyobrazić sytuację, w której wrzucamy tam dużo plików z obrazkami, tysiące, i te tysiące plików cały czas w naszej aplikacji są pobierane przez użytkowników, to będzie powodowało wzrost working setu. Twórcy MongoDB mówią wprost. Working set, czyli dane, które często używacie, muszą zawsze znajdować się w ramie, żeby aplikacja, żeby MongoDB działało wydajnie. Ale zastanówmy się, jaki jest sens używania dodatkowej warstwy abstrakcji do serwowania plików? Bo tak naprawdę, jeśli wepchniemy je tam, ok, dostaniemy podział na czanki, z MP3-kami ten przykład działał fajnie, ale dodawanie warstwy abstrakcji to tylko spowolni nam serwowanie tych plików, co o czym tutaj jest w kolejnych punktach. Postarałem się gdzieś dać podstawowe informacje o najciekawszych feature'ach, a teraz zastanówmy się, jak te feature'y działają pod maską i zanurkujmy. Postaram się wam opowiedzieć, jaki jest przepływ użycia pamięci wirtualnej, jak ona jest mapowana, przy użyciu jakich metod i jak to wpływa na to, jakie są wymagania do waszego hardware'u i jak ten przepływ w ogóle wygląda. MongoDB, to ważne, oddaje zarządzanie pamięcią do systemu operacyjnego przy użyciu Mmapa, z którym na pewno się zetknęliście. MongoDB próbuje używać tyle pamięci fizycznej, ile tylko może, a nawet więcej. To żart. Próbuje używać tyle, ile jest w systemie operacyjnym. Tyle, ile jest pamięci fizycznej. Kiedyś, jak pomagałem, konsultowałem projekt MongoDB, oparty o MongoDB, to okazało się, że na jednym serwerze twórcy tego projektu uruchomili sobie i Mongo, i Apache, i MySQL-a. I zastanawiali się, gdzie jest problem. Dodając pikanterii, mogę powiedzieć, że była to maszyna wirtualna z 2 GB RAM-u i kolekcjami bodajże po kilkadziesiąt gigabajtów. Zabrakło trochę zrozumienia, co to jest working set, co to jest pamięć wirtualna. Mówiąc o tym, podam jeszcze kilka przykładów tutaj, nie wiem, może te osoby się nie zjawiły, ale wczoraj właśnie, przykłady z wczoraj, prośba o konsultację. Rozmawialiśmy o Mongo, rozmawialiśmy o liczbie węzłów, o typie danych, które są przechowywane i te osoby, które używały Mongo, mówiły od razu, tak, mamy problem z wydajnością. Właśnie dlatego chcę wam powiedzieć na dużym stopniu ogólności, bez mówienia o tym, co to jest stronicowanie, jak te strony, kiedy to się dzieje i w ogóle co to jest page fault, ale chcę wam zasygnalizować, jak bardzo ważne jest odpowiednie zbieranie metryk, badanie, jaki jest working set, co badać, o tym też za chwilę. MongoDB zapisuje dane do plików określanych jako obszary extent o wielkości 2 giga, żeby walczyć z problemami z fragmentacji. Pliki są tworzone na żądanie, a przestrzeń jest prealokowana dla zwiększenia wydajności. I ci, którzy używali albo będą używać, zauważą, że Mongo już na starcie tworzy pliki i napycha je z RAM-i, żeby od razu mieć pewność, że te dane, no, nie będzie problemów z fragmentacją. I później każdy taki kolejny plik to są kolejne potęgi dwójki. Operacje są oddane do systemu operacyjnego i to też bardzo ważny punkt. Pytanie, w jakich systemach operacyjnych instalujecie swoje MongoDB? Miałem projekt kiedyś, gdzie MongoDB było zainstalowane na FreeBSD. I powiem wam ciekawą rzecz, że się okazało, że trochę inaczej zarządza pamięcią wirtualną. I były pewne fiksy, znaleźliśmy fiksy zarządzania pamięcią wirtualną, tak żeby Mongo radziło sobie lepiej. Sami ludzie z MongoDB nie wspierają FreeBSD oficjalnie, nawet pluginów do monitoringu, do zbierania metryk. I
Tak naprawdę decyzja później była w tym projekcie taka, żeby zmigrować już na Linuxa, na GNU Linuxa. Niemniej jednak warto o tym pamiętać, żeby te wszystkie węzły, gdzie macie MongoDB, miały stosunkowo nowoczesny, nowy system operacyjny. Flow pamięci wirtualnej jest taki, mówiąc ogólnie, że dla wszystkie wasze dane rezerwujemy jakiś obszar pamięci wirtualnej i staramy się tak z nią pracować, żeby jak najwięcej tej przestrzeni było mapowane do pamięci fizycznej, a reszta na dysk, to co się nie zmieści. Czyli znowu kolejny dowód tego, że bardzo dużo RAMu będzie potrzebne, jeśli wasz working set rośnie. A później te wszystkie dane, które się znajdują w pamięci wirtualnej, są cały czas flaszowane na dysk. I teraz, jak to badać? MongoDB dostarcza taki tool jak MongoStat i daje wam wprost kilka ważnych metryk. Jaka pamięć jest zmapowana, ile jest flaszy, jaki jest rozmiar wirtualny i to res. To jest to, ile tych danych siedzi w waszej pamięci fizycznej, czyli ile jest dostępnych szybko. Locked wyrażane w procentach to czas. To jest ciekawe. Czas, na jaki konkretna baza danych została zalokowana. Obecnie mamy wersję MongoDB 2.6. Będę mówił też o MongoDB 2.8, ale póki co loki są MongoDB 2.6 na poziomie baz danych czasami i w ogólności na poziomie kolekcji. W MongoDB 2.8 będziemy dążyć do tego, zespół MongoDB będzie dążył do tego, żeby loki były na poziomie dokumentów. NetIn, NetOut to parametry do sprawdzenia, ile ruchu sieciowego przychodzi od klienta i ile wysyłamy. A teraz kilka hintów dla was, kilka wskazówek dla was, czym męczyć waszych sysadminów, którzy administrują klastrami MongoDB. Mówiłem o zrzucaniu, o stronach i w GNU Linuxach możecie w sys.ctl-u określić kilka bardzo ważnych parametrów. Czyli na przykład procent pamięci fizycznej, który może być napełniony dirty pages. Ilość pamięci fizycznej, która może być napełniona dirty pages, czyli trochę inna jakby reprezentacja tam wyżej w procentach, a tu wartość bezwzględna. Jak długo coś może być w cache'u? No i ostatni parametr, co ile ma się odpalać proces flaszowania. I wierzcie mi lub nie, ale te cztery parametry i zbieranie metryk, badanie parametrów, jak zachowuje się wasze Mongo po konkretnych zmianach, pozwala bardzo, bardzo mocno zwiększyć wydajność. To trochę brzmi jak taki marketing Apple z mojej strony. Bardzo dużo, bardzo dobrze. Ja wiem, ale ciężko mówić o wzrostach, jak nie znam waszego working setu, jak nie wiem, co tam przechowujecie. Także to jest przypadek indywidualny. Każdy przypadek należy indywidualnie rozpatrywać. Komenda, która pozwoli wam sprawdzić, ile jest stron pamięci, które nie zostały jeszcze splaszowane. Chcemy dążyć tutaj do zera, właśnie dokładając RAMu, pamięci fizycznej i tweakując te parametry, o których mówiłem wcześniej, ale dążymy tutaj do zera. A teraz sól MongoDB, czyli to, czym MongoDB sprawiło, że zyskało tylu inwestorów, dostało tyle kasy, miało takie świetne benchmarki. Strategia zapisu. Pierwsza. Te wszystkie benchmarki, gdzie MongoDB było porównywane do DevNull, używało strategii fire and forget. Czyli odpalało, driver łączył się z takim klastrem, wrzucał i zapominał. Zwracał tylko uwagę na problemy sieciowe. Sami autorzy MongoDB mówią, można go określić jako errors ignored, błędy są ignorowane. Co ważne, kiedyś był to domyślny write concern. Wtedy właśnie te wyniki były takie dobre i inwestorzy zainteresowali się tym projektem, bo jego wydajność była wtedy najlepsza na rynku. To prawda. Ale jak już zebrali odpowiednio dużo pieniędzy, to pomyśleli, gubimy czasami dane. Klienci zaczynają zgłaszać nam do Jiry jakieś problemy. Zrobimy kolejny write concern. Opiera się o potwierdzenie od sterownika o zapisaniu do jednego węzła. Do primary.
zwraca informacje o błędach sieciowych, duplikatach kluczy oraz innych błędach. Tak jest to określone w MongoDB dokumentacji. Co ważne, zmiana w sterowniku PHP od wersji 1.4.0. Ile z osób tutaj na sali, które używają MongoDB, dba o wersję sterownika? Jedna. Jeżeli zaktualizujecie swoje MongoDB do 2.6 i zapomnicie o sterowniku, fire and forget. Bardzo duża część logiki w tym driverze, właśnie bardzo duża część logiki działania MongoDB, potwierdzeń zapisów, jest w driverze. Pamiętajcie o tym. Trzeci, przedostatnia strategia zapisu. Potwierdzenie do sterownika wraca po zapisaniu do journala. Strategia zapisu, która pozwala na przywrócenie danych po awarii sprzętowej i no, co oczywiste, żeby myśleć o takim write concern, trzeba mieć włączony journaling w serwerze. Od wersji 2.6 jest to domyślna opcja. A teraz najciekawszy i najpewniejszy. Write concern, który po pierwsze będzie się upewniał, że dane zostały zapisane na primary, a później, jeżeli macie włączony replica set, będzie upewniał się, że w zadanej w konfiguracji liczbie węzłów te dane zostały zreplikowane. Jeżeli nie zostaną zreplikowane, będzie próbował tę sytuację naprawić lub zgłosić błąd. I teraz pytanie do was. Wcześniej tutaj kolejny slajd miał konkretne liczby, konkretny przypadek, ale przemyślałem temat, uznałem, no jakby trudno teraz to przeanalizować na konkretnym przypadku bez zrobienia badań tutaj. Więc takie pytanie, jak myślicie, jakie będą różnice w ogólności, wydajności po badaniach, które zrobiliśmy między pierwszym write concernem, na jakim poziomie to się kształtuje, czas zapisu i ile razy dłuższy bądź krótszy jest ten czas przy użyciu czwartego write concern. To prawda. Przyjmijmy, że mamy jeden węzeł sekundary i oczekujemy oczywiście potwierdzenia tego jednego sekundy. Jak daleko jest węzeł sekundary? Zakładamy, że jest możliwie blisko i opóźnienia są minimalne. Nie chcę być tutaj mówić o jakiejś podchwytliwości. Możecie sami przeprowadzić badania, nie? Bo to jest bardzo proste, po prostu wygenerować skryptem ileś dokumentów, w sensie ileś insertów i sprawdzić. W ogólności to jest około 5-6 razy dłużej. Znalazłem gdzieś też badania w necie, gdzie gościu na Mongo 2.6 wrzuca 200 tysięcy dokumentów o takiej prostej strukturze jak na początku, na czterech wątkach i w przypadku pierwszego write concernu to są wartości rzędu mniej niż 100 milisekund dla całej operacji, a w przypadku tego czwartego to jest około 600 milisekund. Tego typu różnice. Niemniej jednak, tak jak mówiłem wcześniej, nie chcę wam przedstawiać konkretnych przypadków tutaj. Macie swoje kolekcje, przynajmniej część z was, pewnie patrząc na trend będzie coraz więcej takich osób. Także badajcie sami, zastanawiajcie się nad tym, czy te dane mogą być ulotne, bo jeśli tak, to czemu nie fire and forget? No i ta część, która pewnie już, jak słyszałem, widziałem po reakcji, zainteresuje dużą część z was. MongoDB, a sterownik PHP. Gorąco zachęcam do zapoznania się z changelogiem, a tego drivera. A ja załączyłem tylko trzy największe, w mojej ocenie, bugi z ostatnich pięciu wersji. Klient nie może połączyć się z węzłem primary po awarii sieciowej. Mongo klient crashuje na połączeniu do slave'a. Mongo driver crashuje. Jeszcze raz wielki heads up z mojej strony. Pamiętajcie o upgrade'owaniu drivera. Tam jest bardzo duża część logiki działania całego Mongo. Na przykład plik manager.c, konkretnie plik manager.c
i cała logika tam zawarta może sprawić, że dane będą wam uciekać. Przyglądajcie się temu bacznie i upgrade'ujcie do ostatniej działającej wersji w taki sposób, jak tego oczekujecie, bo najnowsza wcale nie musi być najlepsza. Wiele prezentacji tutaj u nas na PHP-konie, tak jak mówiłem na początku, ja jestem adminem, więc pewnie też mam trochę inne spojrzenie, opierała się o przedstawianie teorii, o dużo teorii, a w ramach podsumowania proponowałbym, taki miałem pomysł, żeby omówić z wami parę case'ów, żeby to były pytania z waszej strony, jak to działa, czy wiedzieliście o tym, jak ta pamięć wirtualna, jak wygląda to zarządzanie pamięcią wirtualną. I oczekuję pytań, ewentualnie konkretnych case study z waszej strony teraz. Ja trochę może zadam pytanie trochę z innej beczki, ale też ważne. Czy spotkałeś się z takim projektem jak TokuMX? Tak, TokuTek. TokuMX. Też można by zainteresować ludzi tym projektem. Co prawda chyba jeszcze nie ryzykowałbym tego na produkcji, ale to może być ciekawe. Poza tym nie opowiedziałeś o braku transakcji, braku atomowości, o tym, że nie ma joinów, nie ma relacji, nie ma pilnowania tych relacji, tak? Jeśli jakieś referencje mamy, to docelowy dokument może zniknąć i nie będzie problemów w tym czymś, tak? System NoSQL-owy. To jak no założenia. Właśnie też się zastanawiam, dlaczego tutaj opowiadać o relacjach w czymś, co z założenia nie jest RDBMS-em. No ale nie wszyscy o tym muszą wiedzieć, tak? Że czegoś takiego nie ma. Okej, nie ma relacji. A co do braku transakcyjności? Zapytania SQL-owego też na tym nie uruchomicie, tak jakby ktoś nie wiedział. Co do braku ACID-u, to tak, to prawda. Jest projekt TokuMX. To gdzieś jest taki już kolejny punkt z mojej strony, żeby powiedzieć wam, pochwalić się zorganizowaniem hangouta z ludźmi z Mongo i o ich planach na przyszłość, bo wersja 2.8 będzie właśnie dużo ciekawych rzeczy wprowadzać, o czym już mówiłem przed chwilą. Także tak, to prawda, tam ACID nie działa, nie istnieje, jest atomowość na poziomie jednego dokumentu, ale w przypadku bulka, zapisu takiego kilku dokumentów, faktycznie coś takiego nie istnieje. A co do planów, co do tego hangouta, który zorganizowaliśmy, wersję, ciekawe są informacje. To są informacje już potwierdzone z ich strony, ale nie do końca jeszcze wiadomo, jakie silniki wybiorą. CEO ostatnio pochwalił się i CEO pochwalił się, że będą attachable storage engines. A w niektórych artykułach blogowych fanów MongoDB możecie znaleźć informację, że nawet InnoDB będzie storage engine taki, MongoDB. To akurat nieprawda. Główny architekt tego projektu przekazała nam informację, że nie są jeszcze pewni tego, jakie to będą silniki i w sumie trochę stwierdzają, że za gorąco, byli w gorącej wodzie kompanii i głównym celem na Mongo 2.8 jest document level locking. I to tak naprawdę też gorąco zachęcam do upgrade'u, jeśli używacie. A co to storage engine, to nie wiadomo. Tyle udało mi się dowiedzieć. Mam takie pytanie odnośnie tego, co powiedziałeś o atomowości dokumentów, czyli mam to rozumieć w ten sposób, że jeśli jest już istniejący dokument i odwołam się do tego samego ID-ka, dodając na przykład tylko i wyłącznie jeden klucz, to zostanie ten dokument nadpisany czy rozszerzony ten dodatkowy klucz? Jeżeli odwołasz się do jednego dokumentu i nadpiszesz klucz, tak, to zostanie napisany klucz. Czy nie mówię o nadpisaniu klucza, tylko dokumentu. Mam powiedzmy dokument, który jest obiektem JSON-owym z czterech kluczy, odwołuje się do tego samego ID-ka, tego identyfikatora, ale tylko z jednym kluczem. Czy zostanie nadpisany cały obiekt, zostawiając tylko jeden klucz, czy tylko ten klucz zamieniony? Tylko ten klucz zamieniony. Okej, dzięki.
Nie bójcie się, mikrofon nie gryzie. Nie napotkaliście naprawdę na żadne problemy przy używaniu logo? To takie pytanie z mojej strony. Ostrzeżenie takie z praktyki dla ludzi. MongoDB potrafi gubić kursor podczas długich zapytań. Druga rzecz, ten working set, jego rozmiar zależy, wpływa na to, ile operacji będziecie mogli robić, jeżeli użytkownik, jakiś programista będzie chciał w tym momencie przesortować bazę, żeby coś znaleźć, debugować, no to mu się to skraszuje, jeżeli pamięć będzie za mało, a akurat coś na tym leci. Ja chciałbym dowiedzieć się, jak wygląda wydajność w Mongo, jeżeli chodzi o wyszukiwanie po koordynatach geograficznych i czy mógłby się porównać na przykład do wydajności, jeżeli chodzi o Solara. Przede wszystkim to, o czym mówisz, to w ogóle od Mongo 2.6 ma sens. Nie robiliśmy tego w żadnym projekcie. Ciężko mi jest odpowiadać z taką pewnością, że to jest lepsze, gorsze. A to, z czym się spotkałem i opinie, które widziałem, są bardzo pozytywne. Wiem, mogę cię zachęcić do wyjazdu na DBConfa. Tam widziałem, będzie dokładnie o tym prelekcja. Człowieka, który się w tym specjalizuje, jest geografem, także na pewno odpowie lepiej na twoje pytania niż ja. Sorry, nie chcę jakiś ciemny sprzedawać. Cześć. Ja ci nie lubię aż tak. Mógłbyś coś więcej powiedzieć na temat, do czego rekomendowane jest użycie GridFS-a? Tak? Czy to odpowiada na wszystkie twoje pytania? Nie, no tak serio. GridFS jest jakimś tworem, jakąś abstrakcją do przechowywania danych. Ja się zastanawiam, jakby, jaki był cel autorów tego projektu, żeby wprowadzać GridFS-a. Jak widać, jak to działa. W sensie, jeśli stać was na tyle maszyn, na tyle RAMu, czyli zrobić tam 1 tera RAMu i pchać tam dużo plików, to pewnie. Ja do tej pory tego nie zrozumiałem. Jeśli ktoś widzi zastosowanie dla dokładania kolejnej warstwy abstrakcji do serwowania plików, poza case'em przeszukiwania po czankach, jakichś fragmentów, to niech mnie oświeci. O. Jest taki... Dobra, to ja szybko powiem, jak ja tego używam. Po prostu pliki kiedyś w starym systemie były przechowywane bezpośrednio w MySQL-u. To jest, no... Grubo! Tak. Tak więc jeden, no, niezbyt dobry wybór został zastąpiony innym, również niezbyt dobrym wyborem. Natomiast tych plików jest bardzo dużo, no, jest to kilka maszyn z Mongo i jakoś się to sprawdza jako wyszukiwanie tam, no, jako po prostu wielo... Cluster Mongo jako taki dość duży storage. Natomiast na pewno nie jest to szybkie. Jest to? Szybkie. Na pewno no nie jest to optymalne rozwiązanie. Ja osobiście też spotkałem się z przypadkiem, gdzie pliki były przechowywane w MySQL-u po to, żeby móc łatwo przemigrować serwer na inną instancję. Jeżeli ktoś nie chce używać storage'ów typu Amazon S3, no to zawsze GridFS jest jakimś wyjściem, prawda? A dodatkowo istniał przynajmniej taki projekt, który gdzie stworzono jakieś rozszerzenie do Nginx'a, który pozwalał połączyć Nginx'a z
Grid FSM bezpośrednio, także odwołując się przez URL, Nginx bezpośrednio uderzał do Mongo i zwracał ten plik. Także myślę, że to jest jakiś case, tylko znowu pojawia się problem z wydajnością samego Grid FSM. Czyli kolejny raz tak naprawdę wielu z nas daje się złapać na łatwość użycia. To jest łatwy interfejs. Ale jak nie spojrzycie jako deweloperzy, devopsi, na to, co dzieje się pod maską tego projektu, to poza tym, że będzie łatwo, to nie będzie wydajnie. Nie będziecie mieli acidu. Dzięki za hint z tym acidem. To bardzo ważna rzecz. Znaczy, jedyny case taki uzasadniający użycie GridFS-a, jaki mi przychodzi do głowy, to przechowywanie tysięcy, nawet milionów plików, które są mniejsze niż rozmiar klastra na dysku. To jest taki, można powiedzieć, jedyny sensowny, żeby zminimalizować na przykład ryzyko szybkiego wyczerpywania się miejsca wolnego na storage'u spowodowanego za małymi rozmiarami plików w stosunku do klastra. Ale reszta to ciężko rozumieć. Nie zgodzę się, to tak nie zadziała w Mongo. Również będziesz miał dużo małych plików, dużo miejsca storage'u. Nie będzie to optymalne. Nie zoptymalizujesz tego w ten sposób. Okej, okay, mi to balony. A z mojej strony w ramach podsumowania wielkie dzięki, że zjawiliście się tak licznie na prezentacji w sumie bardziej admińskiej, bardziej devopsowej niż programistycznej i powodzenia w używaniu MongoDB.